Dzień dobry, jest poniedziałek, 11 stycznia. Dziś swoje święto obchodzą biurka, te czyste i posprzątane. Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Sprzątania Biurka. Nazywam się Maria Jęczmek i zapraszam na przegląd informacji z regionu. Rozpoczynamy wydarzenia telewizji Streameo. COVID-owe podsumowanie roku w regionie. Ciekawostki z Muzeum Regionalnego w Lubaniu. Rozpoczęliśmy rok 2021. Czas na podsumowanie roku 2020 i wydatków poniesionych w związku z koronawirusem. Karkonoskie i Izerskie miejscowości podsumowują miniony rok pod kątem wydatków przeznaczonych na walkę z koronawirusem. Pierwsza fala była wyzwaniem także finansowym, mówi skarbnik Szklarskiej Poręby Agata Skowrońska-Juralewicz. Około 60 tysięcy na zakup takiego podstawowego sprzętu jak ozonator, maseczki, płyny dezynfekujące, pleksy. Mieszkańcy mogli za darmo otrzymać m.in. maseczki. Podobna akcja prowadzona była także w Jeleniej Górze. Staraliśmy się tę pomoc stosować bardzo szeroko. Z jednej strony były zaopatrywane przede wszystkim szpitale i placówki służby zdrowia, ale z drugiej strony było też rozdawnictwo maseczek dla mieszkańców. Mowa tu m.in. o 70 tysiącach jednorazowych maseczek, 18 tysiącach wielorazowych czy 90 tysiącach jednorazowych rękawiczek. Ponadto prezydent Jeleniej Góry zainicjował stworzenie laboratorium do badania testów na obecność koronawirusa. A to dopiero początek działań. Łącznie w 2020 roku Jelenia Góra na działania covidowe wydała 1,5 miliona złotych. Świeradów-Zdrój oprócz zakupu środków ochrony osobistej przebadał 3,5 tysiąca dorosłych mieszkańców na obecność przeciwciał. 103 osoby miały wynik pozytywny, a 18 skierowano na testy wymazowe. Lockdown taki bez testowania nie ma najmniejszego sensu. Zamknięcie turystyki w naszym mieście i wszystkich podobnych miastach górskich w Polsce w 90% bez wiedzy na temat kto ma, kto nie ma wirusa, nie ma najmniejszego sensu, ponieważ większość osób z pozytywnym wynikiem nie wiedziała nawet, że go ma. 10-tysięczne kowary na walkę z COVID-em wydały blisko 300 tysięcy złotych. Wydatki związane z COVID-em to również wydatki związane z zmianą sposobu funkcjonowania urzędu. Musieliśmy zakupić sprzęt komputerowy tak, abyśmy mogli zapewnić pracownikom, którzy odchodzą na pracę zdalną, by mogli tą pracę zdalną prowadzić. Duże wyzwanie było przed informatykami, przebudowa systemów, stworzenia specjalnych tuneli informacyjnych. W kowarach w kwietniu powstała noclegownia nie tylko dla bezdomnych, służyła ona także osobom zarażonym koronawirusem. W jej wyposażenie włączyli się mieszkańcy. Wszystkie rzeczy, które otrzymaliśmy, mówię tutaj o łóżkach, o pościeli, o wyposażeniu, otrzymaliśmy od mieszkańców, od darczyńców. Brakuje nam konkretnych informacji epidemicznych dotyczących naszych miejscowości i powiatu, mówią samorządowcy. Dobrze by było, żeby władze centralne trochę więcej informacji przekazały samorządom, żeby samorządy na podstawie tego miały możliwość skutecznego podejmowania decyzji w oparciu o pełną informację dotyczącą skutków przebiegu pandemii w danej miejscowości. Samorządy poniosły znaczne milionowe straty związane z uiszczaniem przez mieszkańców podatków. W marcu wydaliśmy decyzję umorzeniową podatku od nieruchomości na około 30 tysięcy złotych, natomiast teraz podsumowując rok 2020, brakuje pewnych wpływów, takich jak około 1 000 000 złotych z podatku od nieruchomości, około 400 tysięcy wpływów z opłaty miejscowej, czy wpływów z parkingów, też około 400 tysięcy złotych. Mimo że do kas samorządów wpłynęło mniej pieniędzy z podatków, w budżetach na ten rok są zabezpieczone fundusze na walkę z pandemią. Muzeum Regionalne w Lubaniu podsumowuje prace archeologiczne, które w minionym roku odbywały się na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej. To właśnie tam przed rokiem 1945 znajdowały się koszary Wehrmachtu i plac ćwiczebny. Muzeum Regionalne w Lubaniu podsumowuje zakończone jesienią 2020 roku prace archeologiczne prowadzone na terenie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, a gdzie przed 1945 rokiem znajdowały się koszary Wehrmachtu.
Śledząc historię wojen, rzadko kiedy myślimy o tym, że ludzie, którzy brali udział w starciach, bitwach, potyczkach, zanim w nich wzięli udział, musieli gdzieś nauczyć się walczyć i posługiwać bronią. Badania pozwoliły w sumie po raz pierwszy w tej części Dolnego Śląska tak szczegółowo przebadać teren, który zazwyczaj niezbyt interesuje historyków, czy też kolekcjonerów, hobbystów. I tak podczas prowadzonych badań natrafiono na wiele rzadkich przykładów broni ćwiczebnej i ekwipunku, który stosowany był także bojowo. Przykładem tego są ćwiczebne wkłady dymne stosowane w minach przeciwpancernych czy przeciwpiechotnych. One miały symulować podczas ćwiczeń uaktywnienie się, wybuch miny poprzez oczywiście wydobywanie się dymu. Natrafienie na taki wkład stanowi naprawdę dużą rzadkość, ponieważ o wiele łatwiej i częściej odkrywane są całe miny na polach bitew czy potyczek. Kolejnym unikatowym przedmiotem jest lufa karabinu maszynowego MG-42. Jest to unikat, ponieważ zachowało się bardzo niewiele takich egzemplarzy, a ten konkretny został znaleziony w beczce z ropą podczas badań, dzięki czemu zachował się w stanie praktycznie magazynowym. Podczas badań natrafiono także na skład broni chemicznej. Był to zbiór butelek kamionkowych, który zawierał środek do testowania masek przeciwgazowych. Dokładnie taka sama substancja była wykorzystywana podczas I wojny światowej bojowo jako środek łzawiący, jako gaz łzawiący. Wbrew powszechnemu wyobrażeniu o Wehrmachcie, który kojarzy się z motoryzacją, odkryto także elementy uprzęży dla koni. Odkryliśmy zbiór ostróg, strzemion i rzędu jeździeckiego, który można powiedzieć stoi w sprzeczności z powszechnym wizerunkiem zmotoryzowanej armii. Wśród 5000 obiektów, które zostały odkryte, znalazły się również przedmioty z osobistego wyposażenia żołnierzy. Czyli znajdowaliśmy grzebienie, brzytwy, noże, scyzoryki, solniczki, elementy odznaczeń czy całe odznaczenia, monety. I wśród tych przedmiotów znajdowała się również znaczna liczba prezerwatyw, które stanowiły standardowe wyposażenie wojsk Wehrmachtu. Ciekawa jest także historia Lubania jako miasta garnizonowego. Lubanianie sprowadzili garnizon na własne życzenie. Wydarzyło się to z inicjatywy ówczesnego burmistrza Alfreda Laszkę, zresztą wybitnego człowieka, który widział w garnizonie potencjał gospodarczy. Uważał, że jeżeli przyciągniemy do Lubania około 500 żołnierzy wraz z rodzinami, no to otrzymamy liczną grupę konsumencką, która będzie w zasadzie wspierać rozwój lokalnej gospodarki. I tak się stało. Już w momencie, kiedy przybywał garnizon, było to w październiku 1898 roku, mimo że była bardzo brzydka pogoda, lubanianie masowo wylegli na ulicę. Wydarzyło się coś takiego, coś na rodzaj święta miejskiego. Wszyscy cieszyli się z tego, że żołnierze przybywają do miasta, witali ich jako naszych z dziewiętnastki, czyli 2 Batalion 19 Regimentu Piechoty, nazywany w ogóle poznańskim, w związku z tym, że w szeregach tej jednostki służyło wielu Polaków. Lubańskie Muzeum przygotowuje się do wystawy poświęconej tym odkryciom. Zapraszamy Państwa do niezwykłej krainy pełnej ciekawostek, nagłych zwrotów akcji oraz historii zapierających dech w piersiach. Naszymi przewodnikami po Askiburgionie będą Jarosław i Olga Szczyżowcy. Jest takie miejsce na Dolnym Śląsku, które zachwyca swoją różnorodnością, historią. To kraina dla odważnych. Zapraszamy do mitycznego Askiburgionu. W tej podróży poszukiwać będziemy m.in. wraz z dwergami kamienia filozoficznego. Przydadzą się zaklęcia. Visita interiora terrare actificando i venis occultum lapidem, co oznacza wejdź do wnętrza ziemi, a po oczyszczeniu znajdziesz tam kamień. Kilkanaście autorskich historii zebranych zostało w księdze Askiburgionu. Jej autorami są przewodnicy sudeccy Jarosław i Olga Szczyżowscy. Pomysł na stworzenie swoistego przewodnika powstał podczas pierwszego lockdownu. Przelewamy naszą wiedzę, fantazję po to, żeby turyści sami mogli korzystać z księgi Askiburgionu w domach, ale też właśnie przede wszystkim w terenie, wędrując. Ile w książce prawdy, a ile fikcji? Jeżeli chodzi o prawdę, to z pewnością są to bohaterowie, chociaż też nie wszyscy, bo niektórzy są wyimaginowani. Na pewno miejsca są prawdziwe, tutaj nic nie wymyślamy.
osadzamy nasze wszystkie akcje i przygody na terenie Karkonoszy Gór Izerskich, Rudew Janowickich i Gór Kaczawskich. Księga Skiburgionu to nie tylko historie, to także ilustracje pani Olgi i gotowe propozycje wycieczek dla całych rodzin. Znajdą się tam również mapy, dzięki którym będzie można dotrzeć do miejsc, gdzie dzieją się różne perypetie naszych bohaterów. Mapki będą załączone oczywiście do księgi. Dwóch autorów, dwa sposoby opowiadania. Pan Jarosław postawił na przygody i sensacje. Pojawiają się oczywiście zbrojni, knechci, pojawiają się akcje, no trochę rozlewu krwi też jest. Pani Olga na ciekawostki edukacje. I tak w jednej z historii profesor Mozagold zabierze nas na Górę Szybowcową i wprowadzi w świat zjawisk atmosferycznych, a także do tajemniczej kopalni diamentów z Jeżowa Sudeckiego, też lądowanie balonu, który był opalany słomą. To dopiero początek niezwykłej przygody. Aby jednak poznać ten tajemniczy świat i legendy sprzed 500 lat, warto wesprzeć powstanie książki na stronie Polak Potrafi, a potem odkrywać to, co przez lata pozostawało w ukryciu. Zimowiska w domach kultury i szkołach zostały odwołane ze względu na pandemię. Jednak ciekawą propozycję zajęć online przygotowano w Mysłakowicach i Kowarach. Ferie w domu nie muszą być nudne. Można przy odrobinie chęci zamienić się w małego chemika, stworzyć tornado, lampę lawę czy doprowadzić do wybuchu wulkanu. Pomogą w tym filmiki instruktażowe przygotowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach. Polecam to zrobić. Można się dowiedzieć wielu fajnych rzeczy na temat chemii i nawet się nią zainteresować. Dla miłośników plastyki też coś się znajdzie. Fantazyjne kartki, gliniane zwierzęta czy naczynia to tylko część propozycji. Można na pewno ciekawie spędzić czas, nie nudzić się, a także zrobić fajną dodatek, ozdoby do pokoju. Niezbędne do wspólnej zabawy rzeczy otrzymać można za darmo w Domu Kultury. W pakietach znajdują się zestawy do przygotowania rzeczy, które prezentujemy w naszych filmikach. Między innymi możemy znaleźć tutaj glinę. Mamy również tutaj część rzeczy potrzebnych do wykonania laurek na Dzień Babci i Dzień Dziadka. Oprócz zajęć online zorganizowano także konkurs fotograficzny dla mieszkańców gminy. Żeby wziąć udział w tym konkursie, trzeba najpierw wykonać sobie swoją maseczkę karnawałową. Ewentualnie dla bardziej kreatywnych i pomysłowych ludzi zaangażowanych chcemy, żeby się może przebrali i sfotografowali się w ciekawych miejscach w gminie Mysłakowice. Z ciekawą propozycją zimowych zajęć z wykorzystaniem komputera wyszedł także Miejski Ośrodek Kultury w Kowarach. My chcemy za pomocą naszych osób znanych w Kowarach, jest to Robert Doskulski, nasz kapelmistrz, jest to Paweł Krażewski, nauczyciel sztuk walk, jest to Karolina Szybiak. Chcemy, żeby oni powiedzieli coś do naszych odbiorców i żeby zachęcili ich do jakichś prostych ćwiczeń, które mogą teraz w domu wykonywać. Oprócz zajęć plastycznych i sportowych odbywają się także spotkania z policją czy psychologiem. Rozpoczął się także kurs fotografii dla całych rodzin. Zajęcia fotograficzne, które są robione, są właśnie robione pod tym kątem, że nie tylko dziecko, ale i rodzic. Żeby to stało się wspólną pasją, żeby wspólnym zainteresowaniem. Ferie online z Mysłakowic i Kowar cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko, a ja bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne wydarzenia już w środę.